Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mam okazję opowiedzieć Państwu o modzie i sztuce włoskiej XX wieku, przypomnieć inspiracje malarskie wśród projektantów, ale nie tylko, bo jak się okaże w dalszej części wykładu, również sami artyści bardzo często kierowali swoje zainteresowania w stronę sztuki ubioru, tworząc nie tylko stroje teatralne, ale także starając się, by sztuka stała się elementem życia codziennego. Proszę Państwa, sztuka i moda współpracowały ze sobą w przeszłości. Artyści często fascynowali się ubraniem, był on niezbędnym elementem, instrumentem do nadania większego realizmu ludziom, których portretowali. Tutaj widzicie Państwo przedstawienie portret Teresy Marii Pichler, włoskiej artystki teatralnej, autorstwa Karla Labruzziego. Zresztą jest to nie jeden jej portret, pióra tego malarza. Na wcześniejszym slajdzie i na tym, który widzicie Państwo w tej chwili, widać wyraźnie, jak moda oddaje ducha epoki. Mario Pras, wybitny włoski eseista, profesor literatury angielskiej, pisarz, mówił w swojej książce Mnemozyny o powinowactwie sztuk plastycznych i literatury, że właśnie moda i architektura najlepiej oddają smaki epoki, ducha tej epoki, którą wyrażają. Proszę spojrzeć po prawej. Bardzo ciekawy pejzaż, dwie kobiety na spacerze po ogrodzie, autorstwa Sylwestra Legi. Lega był malarzem pochodzącym z Toskanii, związanym z grupą Macchiaioli. Była to grupa artystyczna, która, można powiedzieć, łamała konwencję. Malarze bowiem malowali w plenerze, żeby w jak najwierniejszy sposób odtworzyć naturalne światło i kolory. Właściwie można powiedzieć, że udało im się rozpocząć to, co w latach 60. XIX wieku realizowali impresjoniści we Francji. Ten obraz, który Państwo widzicie, powstał na przełomie 1864-1868 roku i mówi się, iż był to moment w życiu włoskiego artysty pełen spokoju, radości, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Dlatego właśnie Lega wyszedł do świata. Malował piękne pejzaże w okolicy rzeki Arno, napawał się pięknem przyrody, oddając właśnie na swoich płótnach sceny rodzajowe, pełne nostalgii. Doprowadziło to w rezultacie do tego, iż te codzienne rytuały z dużą ilością szczegółów, również właśnie w przedstawieniu ubioru, potęgowały efekt realizmu, a jednocześnie ukazywały, jak mówił Lega, prawdę z większą prostotą, większym poczuciem rzeczywistości. Technika uczyła go nie tylko rysunku, ale także organizowania obrazu we wszystkich elementach, przez które podmiot ukazuje prawdę narracji. To, co Państwo tutaj widzicie, to suknia, która była wzorem dla tych na obrazie. Suknia wykonana z płótna lnianego, wykończona lamówką wełnianą z jedwabnymi frędzlami. Kolejna suknia, jak widzicie Państwo, jest już zupełnie inna, choć wcale nie tak odległa w czasie. Najprawdopodobniej za model posłużyły ilustracje zaczerpnięte właśnie z magazynu modowego francuskiego. Tutaj mamy po lewej stronie na rysunku dwa style kroju. Pierwszy inspirowany średniowiecznymi modelami, drugi klasycznymi. Suknia najprawdopodobniej inspirowana również prerafaelitami. Bardzo pięknie wykonana, jedwabna, z dekoracjami, z koronką i haftem maszynowym. Tutaj druga realizacja sukni. Również jedwabnej. Bardzo ładnie współgrająca z geometrycznymi motywami, z oprzyciem z jedwabiu, drapowaniem w stylu średniowiecznym. Większość projektów wykonywana była przez artystyczne i historyczne studio ubioru. Ich suknie były ogromnym sukcesem. Wpłynęły nawet na właśnie tą wczesną modę, jak można zobaczyć na obrazie Chaplina. Portret rodzinny w ogrodzie. Większość projektów, proszę Państwa, pochodziła z Francji. Były one albo kupowane, albo podpatrywane i później adaptowane na potrzeby
Anglii czy Włoch? We Włoszech dopiero w 1906 roku pojawił się przełom i pojawiła się, właściwie wybrzmiała potrzeba tego, aby zacząć robić projekty rodzime włoskie. I tutaj takim nazwiskiem, które warto zapamiętać, jest Rosa Genoni. Wykwalifikowana krawcowa, ze znajomością zresztą znakomitą francuskiej mody, bardzo dużo podróżowała. Wyjeżdżała do Szwajcarii, wyjeżdżała do Francji. Tam właśnie uczyła się w bardzo dobrych warsztatach rzemieślniczych. Była również ekspertem z historii włoskiej sztuki, a także wiodącą postacią w ruchu na rzecz emancypacji kobiet. Bardzo dużo działała na rzecz właśnie warunków pracy, tego wszystkiego, co łączyło się z kobietami, tym, co je otacza, modą. Można powiedzieć, że również na tle tego wszystkiego, w czym uczestniczyło, narodziła się potrzeba właśnie promowania stylu narodowego. Genoni mówiła tak: całe nasze dziedzictwo artystyczne mogłoby posłużyć za wzór dla nowych form ubioru i fryzur, które nabrałyby wówczas posmaku klasycznej pamięci, niejasnej i szlachetnej, czy niejasnego, szlachetnego stylu. W 1906 roku Genoni zaprezentowała na międzynarodowej wystawie w Mediolanie serię modeli, właśnie inspirowanych stylem wielkich włoskich mistrzów sztuki renesansowej. Tutaj przed Państwem po prawej stronie suknia zaprezentowana i zaprojektowana przez Rozę właśnie na Expo w Mediolanie, a po lewej fragment obrazu Primavera Botticelliego. Jak Państwo widzicie, wspaniała kreacja wieczorowa. Pawilon, w którym wystawiano te modele Giannoni, zdobył zresztą Grand Prix, osiągnął ogromny sukces. I ta promocja doprowadziła właśnie przez te kreacje doprowadziła do utworzenia tak zwanego Komitetu Czystej Włoskiej Mody, Czystej Włoskiej Sztuki. O. Tutaj druga suknia. Druga praca, którą Giannoni wystawiła w Mediolanie, nosiła tytuł Pisanello. I tutaj również inspiracja jest czytelna. Po prawej stronie widzicie Państwo takie próbki materiałów, które zresztą córka Rozy przekazała muzeum we Florencji po śmierci matki, które służyły do ozdabiania różnych jej prac. Elementami, które charakteryzowały tę pionierską inicjatywę Giannoni, była właśnie z jednej strony próba nadania tej włoskiej twórczości nowego impetu, uwalniając ją tym samym od poddania haute couture, zwłaszcza wpływom francuskim, w celu jakby nadania tych oryginalnych cech, oryginalnych włoskich, a z drugiej połączenie ze sztuką renesansu, to połączenie, które uszlachetniłoby modę z kulturowego punktu widzenia, przypisując właśnie również te wartości narodowe. I to połączenie jakby miało na celu zbudowanie zupełnie nowych kolekcji, nowych trendów. Kolejne lata przynosiły także zafascynowanie sztuką bizantyjską. Za inspirację tutaj posłużyły Rozie mozaiki z Rawenny, przedstawiające cesarzową Teodorę, a właściwie jedną z kobiet z orszaku cesarzowej. Praca była wykonana w 1908 roku. Pełna była takich geometrycznych dekoracji, właśnie których inspiracją była mozaika, a interpretowana była ona w hafcie. Tutaj Państwo widzicie te suknie. I suknia inspirowana Botticellim, i suknia inspirowana Pisanello, były to suknie muślinowe, jedwabne. Jedna z haftowianym tiulem. Natomiast suknia z 1908 roku
Właśnie była bardzo bogata w haftę, takie hafty, jakie tutaj widzimy, tego typu zdobienia, które mamy po prawej stronie na tej ilustracji. Hafty, aplikacje oraz zastosowanie metalowego kordonu, szutażu w takim bardzo pięknej właśnie w takim połączeniu z jedwabiem w kolorze kości słoniowej. W tym samym czasie, proszę Państwa, Mariano Fortuny, malarz, scenograf, również projektant ubioru i kolekcjoner tkanin, zadebiutował swoimi projektami, jak widzicie Państwo, zupełnie w innym stylu, ale również pięknymi i inspirowanymi z kolei starożytną Grecją. Długie tuniki wykonane z lekkich, marszczonych tkanin, do których uszycia właśnie Fortuny stworzył specjalną maszynę. Pracował również nad samymi tkaninami, wymyślając to nowe sposoby ich farbowania i nanoszenia wzorów, tak aby właśnie jak najbardziej oddawały ten styl antyczny. Niektóre z tych jego projektów można do tej pory zobaczyć w Muzeum del Traje w Madrycie, razem z orientalnymi tkaninami i strojami, które właśnie kolekcjonował. Obok na zdjęciu, proszę Państwa, właśnie projekt tuniki wykonanej w 1907 roku, tuniki na wzór greckiego chitonu, zaprojektowanej w Wenecji, zdjęcie wykonane około roku 1920. W tym momencie chciałabym, proszę Państwa, troszeczkę odejść na momencik od samej mody, przypomnieć troszeczkę malarstwa. Jak widzicie Państwo, chociażby z tych prac, które oglądaliśmy do tej pory na slajdach, początek XX wieku jest bardzo bogaty, jest bardzo, bardzo zróżnicowany. I oczywiście mówiąc o malarstwie, nie sposób nie powiedzieć o futurystach. Co jakiś czas we Włoszech pojawiają się takie retrospektywne wystawy, które odkrywają coraz to nowe prace malarzy, rzeźbiarzy futurystycznych włoskich. Tutaj przed Państwem takie karykatury przedstawiające kilku wyśmienitych artystów. Chciałabym ich przypomnieć, ponieważ są oni bardzo istotnym punktem wyjścia w ogóle dla mody włoskiej. Już mówię dlaczego. Tak jak Państwo zaobserwowaliście na pewno, większość tych modeli to modele sukni wieczorowych, te, które pokazywałam wcześniej, sukni artystycznych. Natomiast futuryści właśnie dzięki swoim założeniom, dzięki swoim manifestom chcieli, aby ta sztuka stanowiła element życia codziennego. Czym było malarstwo futurystyczne? Jaki był cel i założenia? Otóż celem nie była kreacja nowego języka, form czy bunt przeciwko staremu, zastanemu porządkowi społecznemu, lecz raczej próba oddania za pomocą właśnie środków plastycznych tej głównej zasady życia. W rozumieniu futurystów to była przede wszystkim szybkość, dynamika i można powiedzieć élan vital. Skoncentrowali się właśnie na ujmowaniu nowoczesnych tematów, na łapaniu stanów duszy, owej takiej sensazione, mówiąc z włoska, wrażenia, odczucia, które miało zostać przekazane na płótnach. Ta synteza elementów wzrokowych i myślowych prowadzi ku jednoczesności, symultanizmowi, jako że w stanie duszy odczuwających przedmiot ulega zniesieniu zarówno upływ czasu, jak i odległość przestrzeni, jak mówiła Krystyna Baumgart w swojej książce poświęconej futuryzmowi. Intuicyjną tę kontemplację, za pomocą której artysta sięga do istoty rzeczy, Boccioni nazwał transcendentalizmem fizycznym. I tutaj znakiem istotnym dla tego malarstwa, jak możecie się Państwo domyślać, była właśnie linia krzywa, którą widzimy w tych karykaturach. Pozwolicie, że przypomnę kilku artystów. Oczywiście nie sposób nie powiedzieć, iż futuryzm zaczął się od manifestu Marinetti'ego. Ja o Marinetti'm nie będę mówiła. Przejdę do
może mniej znanych, albo może bardziej charakterystycznych malarzy, którzy swoimi pracami ten wpływ na modę będą wywierać w tym czasie. Marinetti oczywiście swój manifest ogłosił w 1909 roku. Manifestów w ogóle futurystycznych było bardzo dużo. Manifest techniczny literatury futurystycznej, Człowiek zwielokrotniony i rządy maszyny, manifest kobiety, manifest nowej religii szybkości czy futurystycznej rozkoszy. Były nawet futurystyczne manifesty futurystycznej kuchni i wiele podobnych. Można by powiedzieć, że deklaracje futurystów powoływały do życia zupełnie nowe dziedziny sztuki i twórczości. Krzysztof Jaworski w Natychmiastowej futuryzacji życia pisał, iż futuryzm, jak żaden inny do tej pory ruch artystyczny, postulował nie tyle estetyczną przemianę literatury i sztuki, w tym właśnie malarstwa, rzeźby, teatru i muzyki, lecz wraz z postulatem odrzucenia wszelkiej tradycji zażądał wprowadzenia radykalnych, wręcz rewolucyjnych zmian obyczajowych, społecznych i politycznych. Nowoczesny człowiek, ten, który właśnie miał się pojawić, zdaniem futurystów, potrzebował również nowej przestrzeni kulturowej. Chciałam przypomnieć kilka nazwisk. Jednym z czołowych malarzy, rzeźbiarzy i najważniejszych teoretyków tego ruchu był Umberto Boccioni. W 1914 roku opublikował Malarstwo i rzeźba futurystyczna. Współtworzył inne manifesty futurystyczne. Zaczął malować w manierze pointylistycznej, technice kształtowania formy obrazu właśnie za pomocą gęsto rozmieszczonych różnobarwnych punkcików czy kresek kładzionych na płótno, najczęściej czubkiem pędzla. Wkrótce jednak jego malarstwo pod wpływem programu futurystycznego uległo znacznym przemianom. Konstruował formy za pomocą przenikających się nawzajem płaszczyzn, komponując w ten sposób obraz według reakcji przedmiotów na światło. Interesował go również teatr. Wychowankiem, uczniem Boccioniego był Giacomo Balla, który pracował jako ilustrator, portrecista i karykaturzysta. Tam wcześniej mieliśmy właśnie takie rysunki, karykatury futurystów. Interesował się przede wszystkim fotografią i jego malarstwo właśnie zmierzało w tę stronę. Sformułował tak zwaną teorię chronofotografii i pisania w ruchu. W praktyce bardzo lubił stosować fotomontaż i kolaż. Tutaj na slajdzie pejzaż miejski. Jak widzimy, każdy z nich z malarzy miał troszeczkę inny styl, ale bardzo dynamiczny. Wszędzie widać tę szybkość, fascynację maszyną. Severini po roku 1913 w swojej twórczości nawiązywał do abstrakcjonizmu. Następnie wrócił do sztuki figuratywnej i kubizmu. Futurystyczna maniera malarska właśnie rozwinęła się najpełniej w latach 1911-1913. Można powiedzieć, że historycy sztuki nazwali ten okres okresem stanów duszy lub właśnie malarstwem przedstawiającym to, co niewidzialne. Tutaj mamy taki dosyć dobry przykład w tym przedstawieniu studio Carlo del Mazzo Carrà. Boccioni malował wówczas słynne stany duszy, pożegnania, dynamizm ciała ludzkiego czy dynamizm cyklisty. Severini z upodobaniem malował dywizjonistyczne wersje motywu tancerki czy dynamiczne martwe natury. Z kolei na obrazach Carry dominowały przede wszystkim tak zwane linie siły odzwierciedlające wymiary wysokości, szerokości, głębokości właśnie przedstawianych obiektów. Taką znaną pracą jest symultaniczność Kobieta i balkon. Obrazy były dosyć do siebie podobne pod względem formalnym. Malarze bardzo lubili również przedstawiać zjawiska optyczne i te techniki fotograficzne. Najbardziej właśnie interesowały Balla, ale te różne techniki malarstwa futurystycznego można również zauważyć w serii portretów Marinettiego. Ja ich może nie będę tutaj prezentować.
Przejdźmy do kolejnego slajdu. Króciutko jeszcze tylko o Luigi Russolo, który był muzykiem, malarzem, eksperymentatorem i wraz z Boccioni i Caru podpisali malarstwo futurystyczne oraz inne manifesty o ogólnym charakterze. Natomiast z punktu widzenia mody istotną postacią był Fortunato de Pero. Jeden z najważniejszych scenografów futurystycznych, jest autorem słynnych projektów scenograficznych do baletów rosyjskich Diagilewa oraz tańców plastycznych. Podpisał się pod manifestem Futurystyczna rekonstrukcja świata. Był też autorem kompozycji lirycznych właśnie w języku onomatopeicznym. Futuryści bardzo lubili zabawę słowem, którą dzisiaj można uznać za przykład poezji wizualnej i fonetycznej. Zarówno w swojej twórczości artystycznej, jak i w teoretycznych rozważaniach zajmował się kategoriami zabawy i fantastyki. Być może właśnie stąd ta próba przeniesienia malarstwa do świata mody. Tutaj widzimy futurystyczne kamizelki właśnie za autorstwa Fortunato de Pero, zainspirowane geometrycznymi motywami. Tutaj mamy kamizelki z wełnianej tkaniny z haftowanymi wstawkami, specjalnie zaprojektowane dla Umberto Notariego. Notari był dziennikarzem, pisarzem i redaktorem, również współpracował z futurystami, między innymi z Marinetti, wydawał czasopismo Poezja. Od samego początku działali wspólnie, później Notari pójdzie w swoją drogę, zajmie się wydawaniem gazet związanych właśnie z futurystycznym jedzeniem. Natomiast sam Marinetti będzie firmował biografię Notariego, którą opublikują w 1936 roku pod tytułem Notari, nowy pisarz. Notari publikował także eseje na temat teorii ekonomicznej i społecznej w serii Pomysły, zwyczaje, pasje XX wieku, wśród których wyróżniała się La Donna di Potre, opublikowana w 1929 roku, w której z zapałem obserwował właśnie pojawienie się nowej kategorii kobiecego charakteru, która według niego różniła się od tych tradycyjnych, czyli żony matki czy uwodzicielki czarownicy. Tutaj zaznaczał, że właśnie dzięki tej emancypacji, większej świadomości swojego stanu, kobiety przyczyniają się do zachowania różnych przywilejów społecznych. Tutaj również dwa berety zaprojektowane przez Fortunato de Pero, również wełniane, futurystyczne berety z 1929 roku i torebka z 1928, której projektem zajęła się Beatrice Lazzari, również malarka włoska, zajmowała się głównie, specjalizowała w malarstwie figuratywnym, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych, a swój debiut miała w 1924 roku. Również torebka wykonana w podobnej technice, również te geometryczne wzory tutaj odnaleźć możemy. Tutaj z kolei francuska malarka i projektantka kostiumów. Przełom lat 1911-1912 przyniósł zainteresowanie sztuką abstrakcyjną. Artystka zaczęła swoją przygodę z kolorem, a przyjaźń z pisarzem, poetą Apolinarem zapoczątkowała dość szybko nurt nazywany przez Sonię symultanizmem. Była to utopijna teoria o ustanowieniu sztuk wizualnych jako najważniejszych dla przyszłych pokoleń spośród wszystkich środków wyrazu. Językiem tej nowej sztuki wizualnej miał być właśnie kolor i abstrakcja, a stosowaną metodą raczej poglądowość i instynkt niż intelekt i uczenie się. Swoje pierwsze stroje symultaniczne z tamtych lat były jej pierwsze stroje symultaniczne z tamtych lat były mieszanką kwadratów i trójkątów, właśnie stawty, tiulu, flaneli, prążków mory i jedwabnych grogramów. Niemal równocześnie do głosu dochodzi wspaniała włoska projektantka Elsa Schiaparelli, która studiowała filozofię, próbowała swoich sił w młodości jako poetka, była autorką bardzo zmysłowych liryków,
czym zresztą wystraszyła rodzinę, która zdecydowała się wysłać ją na naukę za granicę. Ze Szwajcarii do Anglii w wieku lat 22 przeniosła się do Londynu. Tam rozpoczęła się właśnie jej przygoda ze światem mody i sztuki. Przyjaźniła się z wieloma artystami. Jak widzicie Państwo tutaj na zdjęciu wykonanym przez Georgia Plata, Salvador Dali obok suknia i zainspirowana właśnie jego malarstwem, jego pracami. Przyjaźniła się z wieloma artystami, tak. Związana z ruchem surrealistycznym i dadaizmem. Znacie ją Państwo być może z projektów Nakryć Głowy. Zasłynęła nimi. Bardzo często widać ją na zdjęciach, właśnie w takich nietypowych nakryciach głowy, często turbanach. Tutaj na slajdzie mamy wspaniałą suknię wieczorową z jedwabnej organzy z nadrukowanym właśnie motywem homara i pietruszki. Powyżej wieczorowy płaszcz i kurtka, również projektu Elzy. Modele projektowane dla niej przez Dalego i Jean Cocteau oferowały jednak nie tylko piękno samo tutaj to, które widzimy, ale też i refleksję nad znaczeniem mody. Były bardzo pomysłowym elementem kolekcji, w których właśnie język dady i surrealizm pozwalał się, ujawniał się, pozwalał się rozwinąć wyobraźni. Na tym zdjęciu, na tym slajdzie po lewej stronie mamy również but inspirowany surrealizmem. But został zaprojektowany przez Salvatora Ferragamo, włoskiego artystę projektanta. Był do tej pory jest jednym z najbardziej znanych i cenionych projektantów butów. Urodził się w 1898 roku, zmarł w 1960. Projektował niezwykłe modele. On jako pierwszy, proszę Państwa, używał skór zwierząt, w tym krokodyla, kangura. Wykorzystywał w swoich pracach łuskę rybią. Zasłynął bardzo wieloma projektami butów dla gwiazd Hollywoodu. Karierę w Stanach Zjednoczonych rozpoczął w latach 20. But o nazwie surrealizm, już samą nazwą właśnie nawiązywał do surrealizmu. W założeniach surrealizm miał być buntem przeciwko klasycyzmowi, przeciwko realizmowi, utylitaryzmowi i tym wszystkim konwencjom w sztuce. Teoretykiem tego nurtu, jak Państwo na pewno wiecie, był filozof i poeta André Breton, który ogłosił manifest surrealistyczny w 1925 roku. I w tym roku odbyła się pierwsza wystawa tej grupy artystycznej. W malarstwie jej założeniem było wyrażenie wizualne percepcji wewnętrznej. Często były to wizje, obrazy burzące logiczny porządek rzeczywistości, często rzeczy troszeczkę z pogranicza jawy, snu, fantazji, na pewno dalekie od racjonalizmu. Tutaj mamy powtórzenie slajdu tytułowego, na którym znajduje się but Tirasenio, but zainspirowany obrazami wykonanymi w tym okresie przez amerykańskiego artystę Kenneta Nolanda. Kenneth Noland studiował najpierw w Karolinie Północnej, później przeniósł się do Paryża, gdzie zajmował się głównie rzeźbą, ale jak widzicie Państwo, nie tylko. Badał koncentryczne formy, właśnie takie jak cele, które dzięki zwartej kombinacji kolorów przyciągają wzrok prawie hipnotycznie. Sprawiają też wrażenie ruchu. Widzimy to właśnie na tym przedstawieniu. Ferragamo wykorzystał to w swojej kolekcji butów. But z zamszowej skóry z elementami właśnie skóry licowej. Tutaj również kawałek taki zmniejszony, żeby zilustrować Państwu i materiał tego buta, ale przede wszystkim te formy. Formy, jak widzicie Państwo, wspaniałe, oddane przez Ikko Tanakę w jego ilustracjach wykonanych na wystawę retrospektywną prac z 1938 roku. Projekt wykonany przez japońskiego plakacistę, współpracującego m.in. z branżą wydawniczą, projektową.
Ten nakaz zatrudniany był przez bardzo wiele firm i korporacji, aby właśnie sztuką promować nowoczesność. Bardzo doceniany we Włoszech właśnie przez wzgląd na tę prostotę, a jednocześnie piękno formy, wspaniałe zestawienia kolorystyczne. Tutaj widzimy patchworkowe wzory geometryczne, bardzo żywe kolory. Minimalizm, harmonia, symetria cechują właściwie całą jego twórczość. Wydaje mi się, że tutaj ta prostota i harmonia powodują, że właśnie bardzo przyjemnie ogląda się te prace i dlatego między innymi podejrzewam, cieszył się z taką popularnością we Włoszech. Tutaj jeszcze taki mały akcent. Projekty Alberto Giacomettiego dla Elzy Schiaparelli. Już widzicie Państwo detale, guziki z gołębiami, guziki z kobietą z uniesionymi ramionami, wykonane w 1938 roku, takie może nawiązujące bardziej do antyku. I jeszcze taki drobny akcent. Lata 60. we Włoszech pogłębiają te wzajemne oddziaływania sztuki i mody, sztuki na modę i mody na sztukę, przynoszą też nowy rodzaj współpracy i nowe pola oddziaływania. Przykładem takiej niesamowitej projektantki jest Germana Marucelli. Germana Marucelli fascynowała się również poezją, literaturą, ale przede wszystkim chciała tworzyć coś zupełnie nowego. Coś zupełnie nowego w zupełnie nowym miejscu, specjalnie do tego celu zaprojektowanym studio, również we współpracy z artystami. Starała się tworzyć modele, które byłyby zupełnie włoskie. Chciała się odciąć od wpływów, od designu francuskiego, od mody francuskiej, od tych trendów, które przecież również w tych latach we Francji były bardzo silne, bardzo wpływały na to, jak kształtowała się moda we Włoszech i w drugą stronę również. W latach wojennych wymyśliła nowy typ mody. Były to takie sylwetki z klepsydrą. Można powiedzieć, że wyprzedziła tym samym New Look Christiana Diora, tę kolekcję. Organizowała czwartkowe spotkania kulturalne, w których uczestniczyli autorzy i artyści, wymieniali się poglądami na sztukę, wymieniali się poglądami na modę. W latach 60. projektantka zaczęła współpracować z artystą Paolo Sketchi. Tutaj widzimy jego pracę i inspiracje. Właściwie to były inspiracje wzajemne, proszę Państwa. Sukienka była inspirowana malarstwem, malarstwo było inspirowane kreacjami. Sketchi współprojektował i projektował dla Germany kolekcję dwukrotnie. W 1962 roku, potem w 1966. Obok ubrań były to również akcesoria. Natomiast w tym ubiorze widać wyraźnie próbę przeniesienia tych poszukiwań ze sfery sztuki w sferę mody. Sukienka plażowa, którą Państwo będziecie oglądać na kolejnym slajdzie, będzie tego najpełniejszym wyrazem. To, co interesowało zarówno projektantkę, jak i malarza, to otwartość i umożliwienie temu, kto obserwuje czy płótno, czy kreację, to swobodne błądzenie oka po przestrzeni. Tutaj sukienka plażowa, wymalowana przez Paolo Sketchiego, zwana sukienką poematem. Prasa wyrażała się o niej bardzo pochlebnie. Widać na niej te charakterystyczne dla artysty i dla projektantki owale. Widać krzywe. Widać tę grę powierzchni płaszczyzn. Można powiedzieć, że próbuje się tutaj przezwyciężać w tych projektach tę modułowość i tę statyczną naturę motywu. Jest to próba uzyskania różnych wrażeń.
artystą, może tak powiem, artystą, bo projektantce i malarzowi chodziło między innymi o to, aby osoba, która będzie nosiła te kreacje, poprzez ruch również wpływała na to, jak te formy się układają. Sztandarowym i modelowym właściwie już w tej chwili ujęciem, który mówi nam o tym, jak moda i sztuka współdziałały ze sobą, jak przenikały się wzajemnie, jest sukienka koktajlowa zaprojektowana przez Yves Saint Laurenta w 1965-66 roku. Tutaj już widać wyraźnie inspirację, chociażby w samym tytule, gdyż projektant nazwał to trybutem dla kompozycji w czerwieni, szarości, żółci i błękicie. Tutaj poniżej, pod zdjęciem obrazu, mamy również sam projekt, który był wykorzystywany przez artystę. Widzimy ten jego warsztat pracy. Na kolejnym przedstawieniu druga kreacja, z kolei inspirowana Picassem, to również Yves Saint Laurent, 1979 rok, 1980. Ten hołd dla twórcy neoplastycyzmu, postulującego właśnie tę abstrakcję geometryczną, to użycie linii pionowych, poziomych, ale i tych barw podstawowych, czyli żółtej, niebieskiej, czerwonej, i należy chyba do najbardziej znanych kreacji inspirowanych malarstwem. Ta sukienka projektu Yves Saint Laurenta jest, można powiedzieć, sukienką ponadczasową. Myślę, że też taką pozostanie. Na zakończenie chciałabym jeszcze pokazać Państwu inspiracje już nam troszeczkę bliższe. Tutaj mamy jeszcze takie zdjęcie z magazynu już modowego. Zdjęcie stroju złożonego z kombinezonu, butów i czapki, również inspirowane malarstwem. To są lata 80., więc widać zupełnie, że jest to już zupełnie inny typ wykorzystania. Mamy i inne tkaniny, jakby zupełnie inny sposób noszenia tego ubioru. To już nie jest moda, która ogranicza się tylko i wyłącznie do sukni wieczorowych czy do pokazów mody, ale jest to coś, w czym możemy chodzić na co dzień. I tutaj dochodzimy do takiego bardzo kluczowego momentu, kiedy to sztuka i moda właściwie zaczynają być obecne również w naszym życiu. Jeszcze kilkanaście lat temu ciężko byłoby znaleźć projekty artystów, wybitnych artystów i wybitnych projektantów w domach mody. Właściwie to prawda, w sklepach sieciowych. Domy mody raczej nie projektowały komercyjnie, raczej wyznaczały pewne trendy, nawet jeżeli były to kreacje, które nadawały się do tego, żeby je założyć, to nie można ich było dostać tak łatwo. Był to towar ekskluzywny. Jeszcze mała inspiracja rzeźbą. Na sam koniec Mila Schön i sukienka z 1990 roku oraz praca wykonana przez Aleksandra Caldera z 1949 roku, czyli troszeczkę odleglejsza w czasie. Aleksander Calder był malarzem, rzeźbiarzem, ilustratorem, grafikiem amerykańskim, członkiem grupy Abstraction Creation, jednym z głównych przedstawicieli sztuki kinetycznej. Tworzył malarstwo abstrakcyjne, barwną grafikę, właśnie takie słynne formy przestrzenne, przeważnie metalowe. Najpierw statyczne, potem ruchome. Konstruował również wielkie rzeźby plenerowe. W 23 roku, 1923 roku rozpoczął naukę w Nowym Jorku, później tworzył ilustracje, a swoją pierwszą rzeźbę wykonał w 1925 roku. Później stworzył kilka konstrukcji figuratywnych z drewna i drutu.
Tutaj widzimy właśnie taką drobną konstrukcję, która stała się bezpośrednią inspiracją, co zostało wspaniale oddane właśnie przez Mileszyn w sukience. Sukience wełnianej. Mileszyn otworzyła swoje atelier w 1958 roku i umiejętnie łączyła przepych właśnie z surowymi materiałami. Zwracała uwagę na linię, na kolor, na powierzchnię. Była projektantką, która bardzo umiejętnie przekraczała te granice techniki materiałów. Mówi się właśnie o niej, że była wizjonerką, ale i pragmatykiem. Chciała, żeby to, co projektuje, nadawało się do noszenia. To właśnie to, co przed chwilą powiedziałam, że późniejsze projekty bardzo często wyznaczały trendy, natomiast nie były to ubrania, które można byłoby nosić na co dzień, a nawet i nosić od święta. W tej chwili można tę wyraźną różnicę w tym, co stanowi trend, zaobserwować. I widzimy właśnie, że trendy raz idą w stronę geometrycznych wzorów, raz w stronę kwiatowych deseni. Na zakończenie jeszcze kolekcja Prady z 2014 roku na Tremurali. Również znanych artystów, którzy współuczestniczyli przy tworzeniu prokazów, przy projektowaniu ubiorów i stanowili również bezpośrednią inspirację do prac tej wybitnej artystki. Chciałam bardzo Państwu podziękować za wysłuchanie wykładu. Myślę, że znalazłoby się jeszcze bardzo wiele inspiracji w modzie, które inspiracji sztuką, nie tylko malarstwem. Ja chciałabym Państwu jeszcze polecić w wolnej chwili kilka lektur, ewentualnie do pogłębienia swojej wiedzy czy pasji związanej z modą czy malarstwem. Fondazione Ferragamo wydało bardzo piękną publikację dotyczącą właśnie swoich zbiorów, ale przede wszystkim tego, co projektowali artyści włoscy. Nazywa się to Across Art and Fashion, wydane przez Mandragore w 2016 roku. Polecam Państwu również, gdybyście kiedyś byli we Florencji, żeby obejrzeć Muzeum Ferragamo. Warto, jest to zupełnie inny rodzaj muzeum niż te, które spotykamy na co dzień. Myślę, że naprawdę bylibyście Państwo, cieszylibyście się z tego spędzonego czasu. Korzystałam również, przygotowując dla Państwa ten wykład, z takiej pozycji jak wielcy projektanci, również włoskiej autorki Maria Luisa Tagliarello i wydane zostało to przez wydawnictwo Olesiejuk. A jeżeli chodzi o literaturę dotyczącą futuryzmu i włoskiej sztuki, Czas przyszły niedokonany o sztuce włoskiej futurystycznej Tadeusza Miczka. Jeżeli kogoś bardziej interesuje teatr, to polecam wspaniałą książkę Tomasza Hirańczuka Od sztuki w działaniu do działania w sztuce. Drobną pozycję o futuryzmie, którą cytowałam, przełożoną z niemieckiego przez Jerzego Tasarskiego, jak również Krzysztofa Jaworskiego Natychmiastowa futuryzacja życia. Dziękuję Państwu jeszcze raz.